Witamy na stoku Czarnego Gronia. Jesteśmy już na półmetku ferii i jak widzimy, tutaj w Żykach pasjonatów narciarstwa i snowboardu nie brakuje. Na miejscu jest wielu instruktorów narciarstwa, którym z powodzeniem możemy powierzyć nasze pociechy i bez obaw oddać się białemu szaleństwu. A jeśli my sami nie radzimy sobie na stoku, nie wahajmy się sięgnąć po radę profesjonalistów. Nie radzimy uczyć się samemu, gdyż później ciężko będzie wyzbyć się złych nawyków. Jestem po raz pierwszy, więc nowicjusz, całkiem jeszcze. Ale opinia rewelacyjnie. Rewelacyjnie, tak? No, można spędzić fajny weekend tutaj. Czy widzę, że tutaj raczej preferujecie snowboard, prawda? Na nartach też jeździcie, czy? Też. Trzeba różnorodność, nie tylko deska. A co wolicie? Snowboard czy narty? I to ma uroki. Nie da się opisać. Coś ciekawsze. A co polecacie początkującym? Jakieś tutaj są specjalne miejsca dla początkujących? Z drugiej strony jest taki, jak się nazywa? Oślałączka, gdzie można się pouczyć, ale potem lepiej jest troszkę wyjść wyżej, bo tam są łagodniejsze warunki. Nie ma co się przerażać, na górze jest lepiej. To jest tylko zjazd na końcu. Człowiek się uczył na wedach, tyłek strzaskał nie raz, ale pomalutku doszedł do wprawy. A od jak dawna jeździsz na snowboardzie czy nartach? Ogólnie tak może 4-5 lat, coś takiego. No, zimą zajęcie jakieś było. Odskocznia, od pracy. Pierwszy raz już tutaj na stoku jesteś? Tutaj jestem od wczoraj. Pierwszy raz, bardzo pochwalam jak najbardziej. Dobrze przygotowany, góra szczególnie. Sprzęt wypożyczasz czy swój? Nie, ja sprzęt mam swój, jeżdżę już troszkę, więc tutaj nie mam problemu z tym. Bo my już troszeczkę, już jakiś czas już jeździmy parę lat, ale syn, bo na feriach tutaj jest, cały tydzień tam na dole w domkach mieszkamy, koło karczmy i uczył się tutaj na tym i bardzo zadowolony, z panem instruktorem jeździł na oślałączce, już sobie sam radzi, także ekstra. Czyli podoba się panu tutaj w Żykach? Bardzo nam się podoba, warunki w lecie byliśmy wcześniej, teraz przyjechaliśmy tylko, żeby jeszcze to krzesełko zostało uruchomione, to już będzie super. Właśnie, nam tak szczerze powiedziawszy, jesteśmy pierwszy raz, tak, ale przyjechaliśmy tak z czystej ciekawości w sumie zobaczyć, bardzo się nam podoba, jesteśmy bardzo zadowolone. W porównaniu do innych ośrodków? Znaczy, no myślę, że w porównaniu do innych ośrodków, no to trochę tutaj jeszcze brakuje, prawda, ale to myślę, że z biegiem czasu uda się to jakoś tutaj fajnie zorganizować. A wy jeździcie na nartach bardziej, czy snowboard? Na nartach, tylko na nartach. Tylko narty, tak? Tak, tylko narty. Polecacie oczywiście rozrywkę na świeżym powietrzu. Jak najbardziej polecamy rozrywkę na świeżym powietrzu. A dużo siedzicie przy komputerze? Bardzo dużo. No w dzisiejszych czasach chyba każdy dużo siedzi. Ale jednak nie ma to jak świeże powietrze. Można sobie odpocząć, także jest bardzo przyjemnie. A co powiecie widzom twojej telewizji regionalnej? Zapraszamy jak najbardziej. No dobrze przygotowany jest stok? Bardzo dobrze, tylko w tygodniu jest lepiej, bo mniej ludzi, nie? Tak jest okej. Okay. Ile razy uda się panu dzisiaj zjechać? Nie wiem, robimy teraz przerwę. A później zobaczymy. Bardzo dobrze. Trochę lodu, ale wszystko jest w porządku. Długo trzeba czekać w kolejce na wyciąg? No, troszkę tak, niestety. Ale. Troszkę za długo, czy w porządku? Jeszcze da się znieść. Ile razy pani dzisiaj wyjedzie? 10 razy. Jak według pana przygotowane są stoki w Żykach? Stok bardzo dobrze przygotowany. Trasa fenomenalna, warunki też sprzyjają. No trochę dużo ludzi, tak jak widać, ale jest naprawdę okej. Okay. Ile razy dzisiaj uda ci się zjechać? Około 10. Tak, obiadek i może jeszcze wrócimy. I jak długo jeździsz na nartach? No trochę jeszcze, także... Czyli preferujesz, że narty, nie snowboard? Raczej narty. Jak się zjeżdża dzisiaj na nartach? Dobrze. Który raz jesteście tutaj w Żykach? Pierwszy, a ja czwarty. Lubicie sporty zimowe? Mhm. Lubimy. Pozdrówcie widzów twojej telewizji regionalnej. Pozdrawiamy! Przypominamy, że w dniach 9 i 10 lutego odbędzie się trzecia edycja turnieju o Puchar Burmistrza Andrychowa w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.andrychow.eu oraz www.czarnygroń.pl. Z Czarnego Gronia dla twojej telewizji regionalnej, Dawid Kierczak.